Cześć, z tej strony Paweł Pagar z portalu PPCG Stock. Dzisiaj przeanalizujemy spółkę DOM Development. Będziemy używać giełdowego skrótu DOM, aby było przyjemnie i wygodnie. A zaczniemy od debiutu tej spółki w 2007 roku. Niestety bardzo nieszczęśliwym dla inwestorów momencie, kiedy to kończyła się hossa. Spółka DOM zadebiutowała na bardzo ładnych świecach. Zobaczcie, dwa wzrostowe korpusy, bardzo wysokie wolumeny popytowe. Oznacza to, że tutaj popyt dosłownie zasysał tę akcję w okolicach 90 zł w czasie pierwszych dwóch kwartałów od debiutu. Niestety wtedy też pojawił się szczyt hossy i spółka dość mocno straciła na wartości. Zobaczcie, 90 zł, a spadek w okolice 10. Spadek jednak, jeżeli popatrzymy na wykres, odbył się przy malejących wolumenach. Malejące wolumeny, jak wiemy, są sygnałem korekty w trwającym ruchu wzrostowym, nie zaś rozpędzającego się trendu spadkowego. Jeżeli jest to więc tylko i wyłącznie korekta, to możemy oczekiwać w przyszłości wzrostu. Zgodnie z naszą metodą LTTM powinniśmy byli czekać na pojawienie się przewagi popytowej. Taka przewaga popytowa pojawiła się na tej świecy, to jest malutka świeca młot, na wolumenie większym niż na świecach podażowych. Oznacza to, że tutaj popyt już uzyskał wyraźną przewagę. Ale nawet gdybyśmy w tym momencie nie kupili akcji, to jest rok 2009, koniec pierwszego kwartału, moglibyśmy zaczekać na tak zwany test wolumenowy. On dopiero się pojawił w 2011 roku, to jest 2 lata później. Popatrzcie, 1, 2, 3, 4, 5, to mamy pierwszy impuls wzrostowy i prawdopodobnie korektę ABC. Korekta ABC kończy się w tym miejscu. Jeżeli połączymy te dwie świece, zobaczymy bardzo wyróżniający się wolumen bez pokonania dołka z lewej strony. Jest to tak zwany test wolumenowy. Test wolumenowy mówi nam, że jest to przetestowany dołek. Popyt bardzo silnie zbiera akcje i nie dopuszcza do dalszego spadku ceny, przynajmniej poniżej minimów. Jeżeli zaś jest to test wolumenowy, to mamy potwierdzony dołek na rynku akcji. Dołek oznacza, że możemy dokonać bardzo bezpiecznego zakupu przy bardzo ograniczonym ryzyku, ponieważ wiemy, że duży kapitał wykłada tutaj pieniądze, aby bronić cenę. Jeżeli dokonalibyśmy zakupu w 2011 roku w jego końcówce w okolicach 16 zł i do dzisiaj trzymali akcję, mielibyśmy wycenę na około 105-108 zł w zależności od wahań ceny. Zrobiłem dla Was kilka kalkulacji, ponieważ to, z czego nie zdają sobie sprawy niektórzy inwestorzy, spółki dywidendowe mają bardzo szczególne cechy. Pierwszą taką szczególną cechą jest to, że podaż na tych spółkach jest zawsze bardzo ograniczona. Możecie to zobaczyć zresztą na wykresie. Kiedy skupiono tutaj walory i podczas korekty zrobili wolumen absorpcyjny podczas wzrostu i zrobili test wolumenowy, to od tego momentu rozpoczęliśmy wzrost. Tutaj mieliśmy jeszcze absorpcję akcji, ale już od tej absorpcji na całym procesie zwyżki mamy bardzo umiarkowane wolumeny. Oznacza to, że wraz z tym testem wolumenowym i tą absorpcją akcje zostały zebrane, są chętnie trzymane, ale nie są w ogóle dystrybuowane w rynek. Oznacza to, że spółka należy do tych, które będą w długim terminie zyskiwały na wartości coraz więcej. Dlaczego? Dlatego, ponieważ nawet przy ograniczonym popycie nie mamy w ogóle podaży w arkuszu. Jest jej coraz mniej, a to oznacza coraz większą łatwość we wzroście ceny akcji. Dlaczego tak się dzieje? Jeżeli spółka regularnie płaci dywidendę, a to nie jest cecha tylko polskiego rynku, ale też amerykańskiego, to do tych spółek bardzo regularnie płynie kapitał, który jest nastawiony na otrzymywanie zysków ze spółek. Tak zresztą Warren Buffett działa. Skupuje spółki, które bardzo dobrze płacą, na niskich poziomach cenowych i trzyma je wystarczająco długo. Przygotowałem dla Was kilka bardzo prostych kalkulacji. Jeżeli w tym miejscu wyłożylibyście 10 tysięcy złotych, po około 16 zł, kupilibyście 625 akcji. Już tylko za lata 2016, 17, 18 i 19 otrzymalibyście netto 23,84 grosze dywidend. 23,84 grosze. Przy inwestycji 10 tysięcy
po 16 zł przy ilości 625 akcji, za te 4 lata mielibyście mniej więcej 14 900 zł zwrotu na konto. Czyli inwestycja pierwotna 10 tysięcy, zwrot na konto 14 900 zł w formie dywidendy. Wartość aktywów przy 108 zł mniej więcej 67 tysięcy. Czas 9 lat. Czy to jest dla Was opłacalne? Moim zdaniem jest to bardzo opłacalne. Jeżeli wyobraźcie sobie taką sytuację, przy tej pierwotnej inwestycji po 16 zł, 10 tysięcy zł, chcielibyście zamknąć inwestycję w okolicach 108 zł, tak jak to miało miejsce chociażby na sesji wczorajszej, kiedy robiłem kalkulację, otrzymalibyście po 108 zł, 625 akcji, minus 10 tysięcy zł pierwotnej inwestycji i minus podatek, 46 575 zł netto. Jeżeli do tego doliczymy dywidendę za całe 8 lat, to jest 38,30 brutto lub 31 zł netto, to jest 19 389 zł. Sumując zysk z inwestycji, podjęciu podatków i naszej pierwotnej inwestycji, czyli sumując tą pierwotną inwestycję oraz sumując zyski z dywidend, otrzymalibyśmy łącznie, słuchajcie, 66 tysięcy bez kilkunastu czy tam kilkudziesięciu złotych. Czyli za 9 lat mamy 7333 zł netto rocznie, czyli 73% zwrotu każdego roku zainwestowanego kapitału. Lub jeżeli wolicie kalkulację miesięczną, jest to 611 zł, czyli ponad 6% zysku. Inwestujecie 10 tysięcy i to jest tak, że przez 9 kolejnych lat każdego miesiąca macie po 611 zł zysku. Żadna lokata Wam tego nie da. Da Wam to właściwie każda bardzo bezpieczna spółka płacąca dywidendę. Jest to, wiecie, pewna taka tajemnica inwestorów, chyba nieuświadomiona wśród większości, że takie spółki po prostu się kupuje i trzyma lata. Są to spółki, które w długim terminie prawie zawsze będą zyskiwały na wartości. Dlatego, ponieważ jest tutaj bardzo ograniczona podaż, ale też jest popyt, który jest zainteresowanym kupnem tych akcji. Zobaczcie, jaki to jest paradoks. Jeśli kupiliście akcję w 2011 roku po około 16 zł, to w tym momencie w roku 2020, za rok 2011, dostaniecie 9,5 zł brutto. To jest 7 zł, tam 77 groszy netto. Czyli dostajecie około połowę zwrotu z kapitału zainwestowanego w 2011 roku. Tylko dlatego, że przytrzymaliście tę akcję całe 8-9 lat i nic nie robiliście. Macie dużo wyższy kapitał w formie pierwotnej inwestycji, jednocześnie każdego roku bardzo duży zwrot zainwestowanego kapitału. Jest to jedyna właściwie tajemnica długoterminowego, bardzo skutecznego zarabiania na rynkach finansowych. Kupić coś, co jest zakumulowane, co jest przetestowane przez popyt, coś, co zarabia, coś, co płaci regularnie dywidendy. Kupić, trzymać, zarabiać, cieszyć się wartością rosnącego portfela. Może na koniec jeszcze dodam to, że inwestorzy mają problem, kiedy mniej więcej dołączyć do takiego ruchu. Wiadomo, że najlepszym momentem na dołączenie się do takiego ruchu jest test wolumenowy, ewentualnie sam dołek, kiedy powstała przewaga popytu. To są najlepsze momenty, kiedy w ogóle można się dołączyć i korzystać z najlepszej stopy zwrotu w długim terminie. Natomiast wiadomo, że ktoś, kto nie stosuje lub nie stosował metody VSA wcześniej, ona nie była przecież znana na polskim rynku lub przynajmniej nie była tak popularna, no nie dołączył się wtedy do tego ruchu. Co można zrobić? Można czekać na korekty takich ruchów i patrzeć, co się dzieje. Możemy mieć albo malejące wolumeny, oznaczające, że tutaj nie ma podaży, ewentualnie czekać na takie momenty, jak bardzo silne uderzenie podaży, które kończy się skokiem wolumenu. Jest to bardzo jasny sygnał, że na spadku ceny popyt wyłożył tutaj jakieś pieniądze, a skutkiem, wiadomo, akumulacji zawsze będzie wzrost cen. Niestety na spółkach dywidendowych korekty nigdy nie są głębokie, bo tak jak powiedziałem wcześniej, nie ma tutaj nigdy dużej podaży, chyba że coś oczywiście fundamentalnego i negatywnego zdarzy się w samej spółce, wtedy jak najbardziej spadek będzie uzasadniony. Natomiast dopóki spółka zarabia i dopóki będzie dzieliła się dywidendami, każdy spadek prawdopodobnie
niewielki, powinien być okazją dla inwestorów do doważania tych pozycji. Pamiętajcie, spółki dywidendowe, przetestowane, zakumulowane tanio, z przewagami popytu, dzielące się dywidendami. To właściwie cała tajemnica bardzo wielu inwestorów zarabiających w długim terminie na rynkach bardzo dobre pieniądze. Dzięki, to wszystko na dzisiaj. Jedziemy po sukces. Cześć!